Po maratonach Zumby, które odbyły się w Dzierżoniowie, Legnicy, Wrocławiu, przyszedł czas na Strzegom, gdzie odbył się pierwszy maraton Zumby Love Strzegom. Impreza ta okazała się wielkim sukcesem, zyskując tym samym wiele zwolenniczek. Zumbę tańczymy w Strzegomiu bardzo długo i nikt się nie zdecydował na taki maraton. Wszystkie jeździłyśmy po okolicach, w Legnicy, w Jaworze byłyśmy na maratonie. Stwierdziłyśmy, że taka impreza musi się odbyć u nas. Chciałyśmy to zrobić głównie dla kobiet, dla pań ze Strzegomia, z okolic, z całej gminy. Jest to dla nas ogromna radość, że było tyle chętnych. Jesteśmy szczęśliwe. Mam nadzieję, że panie również stąd wyjdą tak zadowolone jak my z organizacji tej imprezy. To właśnie z myślą o kobietach, przez kobiety i dla kobiet zrodził się pomysł zorganizowania jedynego w swoim rodzaju maratonu promującego tę formę rekreacji. To jest dla wszystkich. Zumba daje pozytywną energię, daje radość życia, chęć do życia przede wszystkim, podnosi kobiety po rozwodach. Naprawdę tutaj opowiada się różne rzeczy w gronie kobiecym, opowiadają co przeżyły, jakie miały tam przypadki, więc kończy się na tym, że mówią, że dzięki Zumbie, dzięki zajęciom one chcą na następny dzień wstać, cieszyć się tym, co im los przyniesie. Zumba to połączenie fitnessu i tańców latynoamerykańskich oraz elementy treningu siłowego, który doskonale działa na ciało i umysł. Taniec ten jest idealną formą ruchu dla wszystkich tych, którzy preferują zdrowy styl życia połączony z dobrą zabawą i oderwaniem się od codzienności. Zumba jest kolorowa, stroje są kolorowe, muzyka jest piękna, latino, kobiece ruchy, bioderka wchodzą w ruch. Koleżanka pięknie ostatnio powiedziała, że kobiety w tańcu są piękne i to jest naprawdę ważna rzecz. Zumba daje radość i energię, a przy tym łączy pokolenia, ponieważ tańczą babcie, mamy, córki i wnuczki. Najstarsza jest moja teściowa, ma 67 lat, to żeby nie było. I dzieciaczki chyba najmłodsze ma 8 lat, z tego co pamiętam. Także bawią się 3 pokolenia, na pewno, na 100%. Jak będziecie oceniać, kto wygrał? Nie będziemy oceniać, wszystkie jesteśmy wygrane. Odkąd robimy coś dla siebie, odkąd znajdujemy 2 godziny w tygodniu dla siebie, to po prostu już zwyciężamy. Choć taniec ten nie jest popularny wśród panów, to panująca atmosfera, jaskrawe stroje oraz skoczna muzyka w Strzegomskim Ośrodku Sportu i Rekreacji spowodowały, że kilku z nich spróbowało swoich sił na parkiecie. Wszystkie panie biorące udział w maratonie zostały obdarowane upominkami, a po tańcach organizatorzy przygotowali dla nich smaczne przekąski. Strzegomski maraton bezsprzecznie zyskał miano muzyczno-tanecznej imprezy roku, przez co na stałe wpisał się w kalendarz imprez odbywających się w Strzegomiu.